Uważam, że w ogóle cała ta komisja jest do rozwiązania natychmiast, a no, zgodnie z przewidywaniami no, okazał się pan Macierewicz no, niestety kłamcą. A co z tymi 30 milionami złotych, które poszły na tę komisję? No jest to strata dla polskiego budżetu, to jest strata dla polskiego państwa, no to jest tak naprawdę, to są okradzeni polscy obywatele z tych pieniędzy. A uważa pani, że Antoni Macierewicz powinien jakoś za to odpowiedzieć? Oczywiście, że tak. W jaki sposób? No, powinien ponieść odpowiedzialność prawną, odpowiedzialność karną, zgodnie z przepisami.